na czteroletnią kadencję wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów. W wyborach do Sejmu RP w okręgu nr 17, który obejmuje obszar dawnego województwa radomskiego, zarejestrowanych zostało 8 komitetów. 6 z nich wystawiło po 18 kandydatów, czyli maksymalną liczbę. 1-12, a 1-10. W wyborach do Senatu RP dawne województwo radomskie zostało podzielone na dwa okręgi. Okręg nr 49, przypomnijmy, obejmuje powiaty białobrzeski, krujecki, kozienicki i przysuski, a okręg nr 50 Radom oraz powiaty lipski, radomski, szydłowiecki i zwoleński. Mieszkańcy tego pierwszego będą mogli wybierać spośród 3 kandydatów, mieszkańcy tego drugiego spośród 5. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak oddać ważny głos? Wybory do Sejmu i Senatu. Referendum ogólnokrajowe. 15 października. Jeśli jesteś w spisie wyborców, to otrzymasz 3 karty do głosowania. Każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Dodatkowo karta do Sejmu i karta do Senatu powinna mieć wydrukowany odcisk okręgowej komisji wyborczej, a karta do referendum wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle. Każda z list ma podany w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Może też mieć znak graficzny komitetu. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście. Jeśli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata na senatora będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego, a obok może być znak graficzny komitetu. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować. Postaw znak X w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata. Jeżeli postawisz znak X w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Na karcie do głosowania w referendum znajdą się 4 pytania na białym tle. Odpowiedz na poszczególne pytania, stawiając znak X przy odpowiedzi tak lub nie. W podobny sposób postępuj udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie postawisz znak X w obu kratkach albo nie postawisz go wcale, twoja odpowiedź na to pytanie będzie nieważna. Pamiętaj, znak X to co najmniej 2 linie przecinające się w obrębie kratki. Informacje, w jaki sposób oddać głos, znajdziesz na dole karty do głosowania. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby wszystkie 3 karty miały być zszyte razem lub w inny sposób złączone. Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła zamieścić na swojej stronie internetowej dementi. W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania nie będą spięte. Nieprawdą jest, że 3 karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone. Czytamy w komunikacie PKW. Przy okazji komisja przypomniała, że wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Kto może głosować w wyborach? Wybory do Sejmu i Senatu. Referendum ogólnokrajowe. 15 października. Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych i znajdują się w spisie wyborców. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych. W wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym możesz głosować w miejscu stałego zamieszkania, a także poza nim, w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim. Na podstawie Centralnego Rejestru Wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza spis wyborców dla każdego obwodu głosowania. Do czwartku 12 października możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Jeśli chcesz zagłosować za granicą albo na polskim statku morskim, złóż wniosek do wtorku 10 października u konsula lub kapitana statku. Możesz również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia również do wzięcia udziału w referendum. Jak otrzymać takie zaświadczenie? Dowiesz się z kolejnego filmu. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 7 do godziny 21.